Dawno tego nie mówiłem. Strasznie dawno. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Miron z kanału Miron Studio. Witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. W ogóle pierwsze co muszę powiedzieć, to zawdzięczacie tego vloga Kubie. Także wbijcie sobie na jego kanał, bo to przez jego rozmowę, a w sumie rozmowy z nim, zebrałem się i w końcu postanowiłem nagrać cokolwiek na YouTube'a, bo ciężko mi to szło i 300 tysięcy razy się zabierałem, a nie mogłem tego zrobić. No i ogólnie dzisiaj trafiłem ze swoją dziewczyną na działeczkę niedaleko Poznania z dwóch takich kluczowych powodów. Po pierwsze odpoczynku. Czasami trzeba się oderwać tak kurczę od tego natłoku pracy, który jest, który codziennie mi towarzyszy gdzieś tam i przed komputerem i różnych innych tam dodatkowych zajęć, które działam i chciałem od tego koniecznie odpocząć. A to jest takie idealne miejsce ciszy i przyjemności takiej natury, gdzie można sobie troszkę odpocząć. Plaża niedaleko, naprawdę cudowne miejsce. A drugim powodem jest wyzwanie, które dostałem na Instagramie. Zresztą na tego Instagrama was bardzo serdecznie zapraszam. Miron Studio Video. Tak to wygląda. Jakieś foteczki staram się ostatnio dosyć regularnie wrzucać. Niektóre całkiem ciekawe. Link będzie w opisie. Zapraszam. No i wracając do tego wyzwania, mam za zadanie zrobić czarno-białą fotkę, która będzie fajna i ciekawa zarazem. To wrócimy do mnie do domu i opowiem wam trochę, co się działo przez ten czas nieobecności. I w sumie to by było na tyle. Zobaczymy, może coś ciekawego jeszcze po drodze wyjdzie. Ja tymczasem zabieram się do przebrania i przygotowania wszystkiego do tej fotki. Pokażę wam też oczywiście jej obróbkę i trochę efektów. Liczymy na troszkę ładniejszy golden hour, no ale nic nie poradzimy na chmurki. Potrzebujemy jeszcze tylko statyw. Zapalniczkę, która mam nadzieję działa. Ja już przebrany, wołamy Nelly i można się zabierać do działania. Zobaczymy jak to wyjdzie. Niestety musieliśmy dokonać małej zmiany planów. Idziemy na stację po gazety, inne fakty albo coś. To jest zupełnie niestety niepalna, także trzeba jechać. Wracamy ze stacji i wygląda na to, że dzisiaj spalimy kobrę z nożem na żonę. Tytuł całkiem ciekawy, jest różowa. Jak będzie się ładnie palić, to wszystko będzie cudownie. Dobrze, że to nie ja kupowałem tą gazetkę, a pani ekspedientka Nelly patrzyła się bardzo dziwnym wzrokiem. Dopiero w chwili zauważyłem dlaczego. Gazetka dla dorosłych. Kobra to magazyn erotyczny. Nie byłem tego świadomy, znaczy Nelly nie była tego świadoma kupując ją. No i fotka zrobiona, powiem wam tak, było nieprzyjemnie zimno w tej koszuli, więc się na szybko przebrałem i wróciłem do domku. Oczywiście nie obyło się bez małego wypadku i idąc sprawdzić jak wyszło zdjęcia, zapomniałem, że mam tą gazetę w ręce. No i oczywiście musiałem się poparzyć, na szczęście nie mocno i potem na szybko zgasiłem gazetę na ziemi, żeby tam nic się gorszego nie zadziało i zacząłem obrabiać tą fotkę. Fotka wyniknęła z małego challenge'a, był to black and white challenge, czyli wiadomo, jest zdjęcie czarno-białe. Na swojego głównego Instagrama wrzucę fotkę kolorową, bo znacznie bardziej mi się podoba, no ale na story ze względu na challenge wrzucę czarno-białe zdjęcie, które jest w sumie, myślę, że gotowe, więc zaraz mogę publikować. W sumie nic wielkiego tutaj nie zrobiłem z tym zdjęciem, narzuciłem filtr czarno-biały w Lightroomie, ciutkę podciągnąłem kontrast, clarity, żeby troszkę uwydatnić płomień i takie wszelkie drobinki, które leciały z wiatrem na moją twarz. Myślę, że całkiem spoko to zdjęcie się prezentuje. Nasza cudowna gazetka. Nie było tu dużo obróbki, bo to tak w miarę na szybko miało być zrobione, żeby jeszcze dzisiaj wrzucić to na story. Z kolorowym będzie więcej zabawy, ale to już tym się zajmę w domu, na monitorze i tak dalej, no bo na laptopie no nie jest to tak wygodne, przyjemne i dokładne, żeby obrabiać takie zdjęcie. I'm gonna sing down under the water.
Oczywiście chciałem być fajny, nagrać wszystko w 4K. Zapomniałem, że to 3K plus, że to ma tyle lat, że w 4K to ma 15 klatek. Ale generalnie to, co nagrałem, to totalnie skopałem. No, ale wracając do tego, co chciałem wam powiedzieć, jak już jest 25 klatek i powinno to w miarę normalnie wyglądać, to generalnie mówiłem o tym, że wracam do was po 4 dniach do tego filmu, bo czasu mi nie starczyło niestety na nagrywanie tego, co chciałem zrealizować. O, murbeczka. Nie starczyło mi czasu, także powracam teraz do tego planu filmu, który nagrałem na działce z małym dodatkiem wypadu rowerowego, bo tak akurat się przydarzyło. A w ogóle do ponownego używania GoPro natchnął mnie Krzysiu Personel, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Człowiek, który robi coś niesamowitego z obrazka z GoPro, co prawda z nowszych wersji, ale zaczynał też od niższych modeli GoPro. Tak mówię sobie, wyciągnę z czwarty i użyję, zobaczymy, co z tego będzie. Tak kusi mnie, kurczę, kupić jakąś nowszą wersję GoPro, żeby się nią pobawić, uzyskać jakieś fajne faktycznie efekty. Ale chcę najpierw się pobawić tam, zobaczymy, czy w ogóle będzie mi się chciało jej używać, jak będzie mi się jej używało i tak dalej, bo nie chcę zrobić pochopnego zakupu, ale no naprawdę, naprawdę kusi, szczególnie przez niego właśnie, patrząc jakie bajery on robi z obrazkiem z ósemeczki. No i zaczął się już kolejny dzień, ja już wczoraj tak naprawdę wróciłem z rowerów, ale znowu czasu zabrakło na dokończenie tego materiału wczoraj, także potrzebowałem na to jeszcze jeden dzień. Dziękuję, że przyniosłeś mi poduszkę. Mam dupę z tego całego nieruszania się. GoPro mi się sprawdziło się całkiem ciekawie na tym krótkim wypadzie rowerowym. Zresztą zaraz zobaczę dokładne efekty w montażu. W ogóle zobaczę, jak ten vlog wyszedł, bo był bardzo, bardzo spontaniczny, taki szybki pomysł na zrobienie zdjęcia. I potem chciałem wam opowiedzieć w sumie, co się u mnie dzieje, jak to wygląda, dlaczego mnie nie mam na YouTubie, a dlaczego powoli wracam do internetu ze strony Instagrama. Generalnie przeprowadziłem się do Poznania. Przez 4 lata mieszkałem w Bydgoszczy. To był jeden z takich ostatnich w miarę regularnych filmów, jak kończyłem wakacje 4 lata temu, zrobiłem vloga, że wyjeżdżam, że szkoła i tak dalej, i tak dalej. No i skończyłem tą szkołę i razem z końcem szkoły postanowiłem przeprowadzić się do Poznania, do swojego mieszkania, gdzie mieszkam czysto teoretycznie sam, ale dużo czasu spędzam z psiakiem mojej dziewczyny i właśnie z moją dziewczyną. I tego psa pewnie słychać w mikrofoniach, ciumka cały czas. Mogłabyś przestać? No, także tutaj sobie pomieszkuję, tutaj pracuję, tutaj realizuję filmy. Filmów na YouTube robiłem... Nie robiłem? Tak to lepiej będzie ująć. Coś tam wrzucałem z jakichś wyjazdów, jak poleciałem na Islandię, to wrzuciłem i tak dalej. No to były takie wyjazdy, które chciałem uwiecznić, które chciałem, żeby miały swoją pamiątkę i żebym mógł do tego wrócić, ale ciężko było mi zebrać się do regularnego tworzenia. Był to dla mnie taki w sumie szok, duża zmiana, bardzo duża zmiana. Dużo nas zmieniło w moim życiu, że mieszkam teraz tutaj i muszę o wszystko sam zadbać, żeby połączyć sobie jeden miesiąc z drugim, żeby coś zjeść, żeby załatwić sobie pracę, żeby załatwić zlecenia. No i tak to wyglądało w sumie, właśnie dlatego ciężko było z czasem, ale stwierdziłem, że było to straszną głupotą i tak naprawdę kontynuując tego YouTube'a i to, co robiłem, rozwijając to, mógłbym znacznie więcej robić, tak naprawdę nie tracąc czasu, bo ten czas mógłby być obrócony w zyski, mógłby przynieść mi klientów i tak dalej, i tak dalej. Dlatego postanowiłem, że zaczynając od Instagrama, wrócę do tworzenia filmów, zdjęć i tak dalej. Wrócę do tworzenia filmów, będę robił zdjęcia i chciałbym to regularnie prowadzić. Szukam cały czas jakiejś takiej motywacji, jakiegoś fajnego pomysłu, co tu realizować. Jakbyście chcieli zobaczyć coś konkretnego, to oczywiście jak najbardziej wszelkie propozycje będą bardzo mile widziane w komentarzach, bo nie wiem, czy wolelibyście, żebym wrócił do typowo kanału, który był wcześniej, czyli tak naprawdę wszystko, od recenzji, poprzez vlogi, filmy z wyjazdów, poradniki itd., itd. Bo to bardzo fajny content był według mnie, fajnie mi się go tworzyło, bardzo przyjemnie mi się go tworzyło. Była to super zabawa, której mi po prostu z biegiem czasu zaczęło brakować, pomimo tego, że na początku czułem, że nie będę miał na to czasu. Ostatnio bardzo dużo rozmawiałem z Kubą Rożkiem, który
doszedł do podobnych wniosków, w sumie wspólnie do nich doszliśmy, że warto byłoby tworzyć content, że głupotą jest przestawać i zaniedbywać to, co tak naprawdę już zbudowaliśmy, całe to takie społeczność tak naprawdę, może niewielką, 6,5 tysiąca subskrypcji, z czego pewnie duża część jest martwymi subskrypcjami, no ale w każdym razie jest to jakaś pewna społeczność, którą warto pielęgnować, którą warto rozwijać. I właśnie z tego powodu, z wyniku tych naszych nocnych rozmów, chciałbym zacząć filmy tworzyć z powrotem. I znowu, po raz setny, bo tak naprawdę miałem już naprawdę dużo takich odpałów, że o, nagle będę tworzył filmy, o, będę je wrzucał raz w tygodniu i tak dalej, i tak dalej. Wydawało mi się to super pomysłami, ale stwierdziłem, że to były, tak patrząc z biegu czasu, takie pomysły na zasadzie, kurczę, YouTube jest fajny, trzeba coś na niego robić i będę robił to raz w tygodniu. I tak sobie to narzucałem i myślę, że dlatego mogło to nie wychodzić. A teraz po prostu mam ochotę robić te filmy. Mam ochotę gdzieś wziąć kamerę, wyjechać do lasu, zrobić jakieś fajne zdjęcia i pokazać wam, jakie je zrobiłem. Albo może po prostu wyskoczyć gdzieś i nagrać vloga, gdzie, jak i co i po co. Także taki jest mniej więcej tego pomysł, żeby nie robić ich mega w jakiś sposób schematyczny, żeby one musiały być każdy wtorek i tak dalej, tylko po prostu jak będę miał ochotę, bo filmy są cudowne, ale najpiękniejsze, znaczy robienie filmów jest cudowne, ale najpiękniejsze jest robienie filmów, kiedy ma się na to ochotę i kiedy jest to takiej czystej zajawki, kiedy po prostu czuję się, że to jest dzień, w którym trzeba wyjść i coś nagrać, nie? I ostatnio mam coraz więcej takich właśnie dni, że wyszedłbym i coś nagrał, ale w sumie kanał nie żyje, to może dobra, odpuszczę sobie, zrobię jakieś fotki, wrzucę na Instagramie, wystarczy. No ale to właśnie według mnie było błędem i dlatego chciałbym na tego YouTube'a wrócić. Jakbyście w ogóle mieli jakiekolwiek pytania do tego, co się dzieje, może do podróży, może do filmów, do czegokolwiek, czyste Q&A, jakbyście mieli takie pytania, oczywiście zadawajcie w komentarzach, może też zrobię taki odcinek, gdzie wam trochę więcej poopowiadam o tym, co się dzieje. Ten film miał być takim ogólnym, wstępnym vlogiem, gdzie robię coś fajnego, to zdjęcie zresztą... Zgasa ekran. Zresztą jestem właśnie w trakcie obróbki tego zdjęcia do finalnej kolorowej wersji, która wyląduje na moim Instagramie, który już reklamowałem w tym filmie, także nie będę się powtarzał, link w opisie i tyle wam powiem. Także tego filmu nie będę już bardziej przeciągał w czasie, będą kolejne, w których się rozwinę i o tym, gdzie mieszkam, jak mieszkam, co robię, jakie zlecenia robię, jak to wygląda zza kulisów. Zresztą właśnie taki pomysł na backstage, żeby go robić jest i na Instagrama i na YouTube'a właśnie, żeby robić backstage ze zleceń. Dlatego też stwierdziłem, że dam szansę tej mojej GoPro, bo ona naprawdę fajnie by się sprawdziła do takich ujęć zza kulisami. Jak wygląda ta praca, jak to się dzieje, jak to się odbywa, jak nagrywam filmy dla klientów, komercyjne czy ślubne. Generalnie szeroki jest ich aspekt. W końcu też przy przeprowadzce udało się zrealizować moje takie marzenie i mam w końcu swoje studio. No przecież migrant studio nie może nie mieć studia, także właśnie tak oto powstał mój kącik montażowo-obróbkowy, w którym też czasami się relaksuję, gram sobie w gierki itd. Chciałbym go gdzieś rozwijać, troszkę to rozbudować, zmienić trochę sprzętu, trochę dołożyć, trochę odjąć. Także ten proces może też wam w sumie pokażę na YouTubie. No i w końcu właśnie to marzenie zostało spełnione. Mam taki swój kącik, gdzie mogę się w mieszkaniu swoim w ciszy zaszyć, obrobić filmy czy fotki i cieszyć się tam właśnie chwilą montażu czy obróbki, modelowania tego obrazu. Jest to naprawdę mega przyjemne i satysfakcjonujące, gdzie po tylu latach, gdzie tak naprawdę 4 lata mieszkałem z chłopakami w busie, co było fajną przygodą, no ale no nie stwarzało to świetnych warunków do produkcji filmowych czy fotograficznych. No a tutaj w końcu mogę to realizować w pełni. Także no cóż, to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie, szczególnie jeśli dotrwaliście do końca. Jeśli film wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć ten rozwój, progres, który mam nadzieję nastąpi kanału, to zostawcie suba na kanale. Mam nadzieję, że uda mi się dostarczyć jak najwięcej kontentu w najbliższym czasie. Jeśli macie też ochotę, zaobserwujcie mojego Instagrama. Tam też myślę, będę na bieżąco informował, co powstaje, jak powstaje, kiedy będzie na tym YouTubie. Także warto tam zerknąć, bo na pewno jednak jest to sposób medialny, w którym dużo łatwiej i szybciej można informować o wszelkich wydarzeniach, zmianach, bo jednak tam content publikowany, szczególnie na stories, jest dużo, dużo szybszy do publikacji i dużo wygodniejszy. Także bardzo dużo, mam nadzieję, taki mam zamysł, będę używał Instagrama. Żeby też oczywiście rozpromować swoją firmę, swoją działalność, swoje usługi filmowe.
i pozyskać nowych klientów. Także no cóż, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!